Tu taka miła niespodzianka po otarciu kurzu. Zobaczcie sami, przewody, a tu pod kubką bota opaski. Jeszcze widać od nowości nie były ruszane. Po prostu tak sobie leżały tu na wierzchu. Wszystko jest luźne. Dziwne, żeby tu nie dostawało się powietrza. Pewnie już panowie jak montowali, opaski zsunęli na dół, to już później nie mieli dostępu, żeby je zakręcić. Spójrzcie na wężyk. Nie wiem, czy to widać. Może włączę oświetlenie. Zobaczcie. Nie widać kiedykolwiek, że tu była opaska. Nawet z drugiej strony. Pięknie. No nic. Założymy, zakręcimy i lecimy dalej z tematem. Siemanko, witam wszystkich. W dzisiejszym materiale ostatnie przygotowania Newholanda do sezonu. Małe poprawki, wymiana pompki, paliwa. Zobaczymy, co jeszcze wyjdzie po drodze. Pompkę mamy w tym miejscu. Niezbędne będzie zdemontowanie podstawy filtra paliwa. Także tutaj podłączanie przewodzików. Zabieramy się do pracy. Przed wymianą pompki jeszcze spuścimy resztki paliwa z ciągnika. Zobaczymy, czy nie ma tam jakichś zabrudzeń, syfów. Wyczyścimy i zmontujemy z powrotem. Paliwo spuszczamy. Może najpierw załatwimy temat pompki. Później opuścimy cały zbiornik. To trzeba będzie rozebrać, opuścić w dół. To lecimy dalej z tematem. Ok. Żeby uzyskać więcej miejsca, zdemontujemy podstawę filtra. Dwie śrubki dziesiątki. Twardo się działa. Dobra.
dwie śrubki wykręcone. Śrubokręcik. Jest takie zabezpieczenie, które należy wcisnąć. Leciutko pchnąć. Powinno wyjść, ale poszło. I teraz drugie. Mogłem wcześniej wyjąć. Teraz takie trochę niewygodne jest. Gdzie uwaga na przyszłość. Kurczę, ja właśnie zrobię tak, że dojścia nie ma, trzeba kombinować. O, wyszło. Taka oto zawleczka. I teraz tą podstawę delikatnie. Widać.
powinno wyjść, gdy wciśniemy ten plastik. Boczne ramiona nam się odchylą. Ale niestety tak parte. O, wyszło. Super. No i pięknie. Podstawa wyszła. Lecimy dalej. Może wam przybliżę, jak teraz sytuacja wygląda. Mamy taki oto stan. Z tej strony przewód hydrauliki. Z tej strony smarowanie sprężarki. Obieg oleju. Także nie będzie łatwo. Tu jeszcze tu opaskę ściągnę. Tutaj ściągnie może, jak wyciągnę już pompkę na wierzch. Przewodzik możemy trochę cofnąć. Przewodzimy to, żeby nam nie przeszkadzało. Okej, okay. Teraz co? Z drugiej strony. Ta sama sytuacja. Z tą spinką. Tutaj mi się wciska. Powinna wyjść. O, wyszło. Pięknie. Widzicie. Cięgry tu wciskam. Boczne ramiona się odchylają. Fajna sprawa. No to co? Kręcimy dalej. Dziesiątka. I tu już wezmę na dużą grzechotkę. Nie będę tej małej męczył. Przedłużka. Nie dojdę. Przewód mi blokuje dostęp. Spróbujemy na przegubie.
i poszło. Pierwsza. Razem z pompką. Szczelka. Wyszła nam druga śrubka. Tam jak zobaczycie, mamy wałek w skrzyni korbowej, która napędza tą pompkę. Nowa pompka, się otwieramy, że ją przezbroimy jeszcze. Z tej trzeba będzie tu odkręcić tą końcówkę. Ona też tu na zabezpieczeniu chodzi. Obraca się tutaj o. Wejście, wyjście, in, out. Ok. Czy to mi tak zejdzie? Jak myślicie? No, no. No to fajnie poszło.
Wkładamy na wejście in. Jeszcze trochę olejem bliznę. No i dobra, i zakładamy i się trzyma. Super. Fajnie wszystko działa. Pompuje. Dobra. Wszystko jest. Montujemy. Nie ma na co czekać. Od razu. Założymy górę. Na wyjściu. Troszkę nam to zabezpieczenie przeszkadza, ale już nie. Hop. Siedzi. Ładnie zaczepy trzymają, że jest spoko. Montujemy śrubki. Lecimy stąd. Złapana. Jeszcze jeżdżą tu u mnie po tej wiosce teraz.
Jakby i mało było dróg w okolicy. Trochę ciężej idzie, ale idzie palcami. Powiem wam, że z tej strony jest strasznie niewygodnie. Spróbujemy mało. Elegancko. Mały. Wszędzie widzę. Jak to nam się spasowało? Wodką dokręcę. Na pewności. Ok, ten chyba najtrudniejszy etap za nami. Teraz montujemy podstawę, filtr paliwa i za chwilę ja to podłączę, robię sobie 5 minut przerwy. Za chwilę będziemy opuszczać zbiornik. Ok. Już mamy wszystko powskładane. Pompka, wszystkie przepody podłączane. Zabieram się teraz za zbiornik. Najpierw zdemontujemy schodki. Pierwsze 2 stopnie. Później, jak dobrze pamiętam, są 2 śruby. Opuszczamy je i opuszczamy cały zbiornik do przodu. Dobrze jest przygotować sobie jakiegoś klocka, aby mógł na nim opuścić. To lecimy. Klucz 19 i łowin.
pokażę. Jak to wygląda dalej. Otóż tu od spodu odkręciłem tu te trzy śruby podstawy. W tamtym miejscu są jeszcze dwie śruby, które trzymają tą całą podstawę zbiornika. Jedną wykręcam, drugą popuszczam, przekręcam i zbiornik idzie na to. No i dobra, chwało to dosłownie chwilę. Zbiornik już opuszczony. Sprawdziłem tutaj połączenia wszystkich tych przewodów. Jak to wygląda, czy czasami któryś nie jest przetarty. Luźny, już tu widzę, że ten taki jest niezaciekawy. I to jest, ale to jest przelew. Mam tutaj nawet jakieś przetarcie. No dobra. Zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądać. Tu taka miła niespodzianka. Po otarciu kurzu. Zobaczcie sami. Przewody. A tu pod kubką błota opaski. Jeszcze widać od nowości nie były ruszane. Po prostu tak sobie leżały tu na wierzchu. Wszystko jest luźne. Dziwne, żeby tu nie dostawało się powietrze. Pewnie już panowie jak montowali, opaski zsunęli na dół, to już później nie mieli dostępu, żeby je nakręcić. Spójrzcie na wężyk. Nie wiem, czy to widać. Może włączę oświetlenie. Zobaczcie. Nie widać kiedykolwiek, że tu była opaska. Nawet z drugiej strony. Pięknie. No nic. Założymy. Zakręcimy i lecimy dalej z tematem. Przy okazji wymienimy starą lampę rozbitą na nową. Nowy wkład. Bardzo ładnie. W jaki sposób? Zabezpieczenie. O. Dobra, szybka piłka, lampa już złożona, zabieramy się do montażu.